Weekend bez Metta, czyli ciąg dalszy modernizacji pierwszej linii Metta. 75 km Metta warszawskiego. Wpłynęły 3 oferty. WKD z zupełnie nową i odświeżoną stroną internetową. A także już w grudniu nowy peron Warszawy Zachodniej zostanie udostępniony pasażerom. Oraz z Warszawy zaczynają być już montowane pierwsze dekoracje świąteczne. O tym nie tylko w niedzielę 21 listopada. Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć tam wznosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie Zmniejsza z tym. Teraz później zaczynam nagrywać te odcinki, więc coraz później Wy je widzicie. Ten jest wyjątkowo późno, jakoś w niedzielę, bo miałem niezłe odjazdy w piątki. Ale mniejsza z tym, bo windy działają. No mniej więcej, w metrze. Dworzec Wileński, awaria. Ratusz Rasynu, awaria. Centrum, awaria i Pole Mokotowskie. Awaria tam, a są awarie wind na stacjach metra. Oraz jedna modernizacja windy jest to stacja Pole Mokotowskie. No ale dobrze. Trochę się tutaj dzieje, natomiast stare windy starymi windami, ale też są nowe windy. Mianowicie są w budowie. Konkretnie na stacjach Bemowo i Ulrychów. Trochę źle nie zaczyna się pojawiać na górze. W ostatnich dniach mogliście zaobserwować na moim kanale dwa filmy z tych serii, czyli z tego odcinka metra. Oczywiście Wyrudno też będzie w końcu, spokojnie, nie bójcie się o to, jeszcze w tym miesiącu nawet. Natomiast wracając do Bemowa, tam zaczynają być powoli już sadzone nowe drzewa. Bezpośrednio są na środku ulicy Górczewskiej przy stacji Bemowo oraz w niektórych rejonach dookoła. Drzew jest naprawdę bardzo dużo. I one całkiem nieźle rozmaicą krajobraz, który tam już był wcześniej. I oczywiście stare drzewa, które przeżyły las budowy. Jest takich trochę, naprawdę były zabezpieczone specjalnie. No i wy to już oglądacie na sam koniec tego maratonu i odjazdu. A mianowicie Warszawa bez M1-ki, co prawda już na krótszej trasie, bo tylko metra nie było na odcinku Świętokrzyska Kabaty. No ale cały czas to był dosyć duży problem, jeździły specjalne linie tramwajowe. Domyślam się, że wy to oglądacie wieczorem w niedzielę, więc jeździły specjalne linie tramwajowe 71, 75 oraz linia autobusowa ZM1. No i 700 były przyciągnięte do metro Wilanowska z Kabat oraz metro jeździło M1 na trasie metro Młociny, metro Świętokrzyska, więc nie było problemów na łączniku, że się ludzie odbijali od ściany, ale i tak było dosyć ciekawie. Natomiast modernizacja właśnie spowodowała tąże całą zmianę, że metro musiało jeździć na krótszym trasie. Ale spokojnie, to było potrzebne. Bo jak się ja się dowiedziałem, niedawno zresztą, że jaki sprzęt jeszcze jest na stacjach metra i to obsługuje, to się trochę zdziwiłem. To nie jest ta nowoczesność, komputery i tak dalej, hiperłącza, wszystko analogowe. Tak, w ten sposób mniej więcej było liczone, gdzie jest pociąg w tunelu. Teraz jest nowy system, który liczy bezpośrednio osie pociągów, co jest o wiele lepiej zrobione i bardziej niezawodne, no i też jest bardziej wiarygodne do lepszego wykorzystania tunelów, aby częściej jeździły pociągi. Tu macie parę zdjęć, jak wyglądały stare sprzęty, jak wyglądają nowe sprzęty. Z tego co kojarzę, część chyba starych sprzętów może trafi do jakiegoś muzeum, nie wiem do którego, ale sądzę, że jeszcze kiedyś może je zobaczymy i pomyślimy sobie, że w 2021 roku jeszcze coś takiego działo w metrze warszawskim, co nie? Ciekawe. Natomiast jeszcze jedna informacja, którą tutaj widzę od metra, to jest właśnie metro na Brudnie, tam się zaczęło... Nie, na Brudnie? Tak, dokładnie, na Brudnie. Tam właśnie zaczyna być montowana powoli trzecia szyna, czyli ta z prądem. Jest aktualnie tam cięta na poszczególne elementy i nawet, nie powiem jeszcze wam gdzie, ale może będzie można zobaczyć taki fragment jednej właśnie trzeciej szyny i dotknąć jej. Oczywiście bez pobiegnięcia do prądu. Co o tym sądzicie?
byłoby to dosyć ciekawa atrakcja. Jak będzie już dostępna i się tam na pewno pojawi, to dam wam oczywiście znać o tym, mniejsza z tym lub zapraszamy do Meta. Także jest powoli cięta, montowana i oczywiście Meta jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. No i jeszcze na koniec informacji o Metrze. Jaka sieć Meta? Są trzy oferty na nową sieć rozwoju Meta, czyli jakie linie, gdzie i tak dalej miałoby się rozwijać. Nic nie chcę mówić, ale Kenny taki sam przetarg wygrał po prostu na Białękę 10 linii. Oczywiście wszystkie na Wawel, w Śródmieściu już nic nowego. No, różne fantazje mogły naprawdę porobić. Natomiast zobaczymy jak to wyjdzie. Z tego co pamiętam, wszystkie propozycje mieszczą się w budżecie, więc będą tam inne kryteria brane pod uwagę i zobaczymy za jakiś czas, bo dokładnie tutaj na całą realizację jest 16 miesięcy, jak cała sieć Meta w Warszawie na kolejne kilkadziesiąt lat będzie wyglądać i co będzie budowane. Ja jestem szczerze powiedziawszy bardzo ciekawy, ale już widzę kontrowersje niezależnie od tego co wyjdzie spod ich rąk, że będzie zawsze coś nie tak. Dobrze, tramwaje tutaj na chwilę wpadają do nas, a mianowicie e-papierowe rozkłady, bardzo je lubię. I według mnie e-papier powinien być też stosowany w pojazdach. Na przykład w tramwaju czy w autobusie, tam gdzie się wyświetla rozkład jazdy. Bo e-papier nie świeci nam w oczy i o wiele lepszy jest, i jest zdrowszy, mniej zużywa energii i tak dalej. No byłoby dosyć niezłym rozwiązaniem według mnie. A i tak w autobusie czy w tramwaju jest zawsze jasno, jak jest już ciemno, więc spokojnie byłoby widać, jaka jest dokładnie trasa. No rozważcie to zatem, takie podejście. Natomiast e-papier też jest na przystankach tramwajowych, on się zaczyna tam już faktycznie pojawiać. No i nowe przystanki tramwajowe, gdzie e-papier funkcjonuje. Oczywiście papier tam jest jako rozkład jazdy i SIP. To jest Metro, Mariemont tam się pojawił. No i dalej trwają testy, zobaczymy jak wyjdzie. A więcej o tym już jutro, pojutrze lub na paru dniach w odcinku z Sykutem, który jest już nagrany i tylko czeka na zmontowanie, a nawet czeka tylko na wolny dzień na publikację, bo nie chcę wam rzucać więcej niż jeden dzień w ciągu dnia. Natomiast jeszcze jedna informacja do tramwajów. Czyli tramwaje warszawskie z ofertami na studium trasy wzdłuż Modlińskiej. No tak, będzie tramwaj wzdłuż Modlińskiej. Na razie najpierw te początkowe studium i zobaczymy. Ale więcej też o tym studium się pojawi też z osobnym materiale. Też prawdopodobnie niedługo, jest już z Sykutem nagrane. Wszystkie, cała trasa mamy już nagraną z drona. To jeszcze była chyba w październiku lub jeszcze we wrześniu. Nie wiem do końca, nie pamiętam zdjęcia. Ale tam się dużo nie zmienia, bo budowy nie ma i nie będzie w najbliższym czasie. Bo aktualny proces tutaj jest to studium, po którym będzie można na przykład poprosić o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę tegoże tramwaju. I to byłoby dobre podejście, żeby on powstał. I to tak nie jakoś strasznie odległo. No i tak, WKD. Tutaj mamy dosyć dużą ciekawostkę, a mianowicie odświeżyła się strona. I trochę wam pokażę, jak to wygląda, bo głównie tutaj się to jest nowości. Po pierwsze, wygląda na bardzo nowocześnie. W porównaniu ze stroną to nie była ziemia. Poprzednią stronę możecie zobaczyć poprzednio mniejsza z tym, jak ktoś chce zobaczyć. Ale największa zmiana to jest według mnie to. A mianowicie, ja to nagrywam, jak widzicie, bardzo późno w nocy, więc tu nic nie ma, ale mogę powiedzieć, że teraz jest 20:44, więc nic nie jeździ na tej trasie. Ale jak sobie klikniemy na poszczególne przystanki, czy inne rzeczy, możemy zaobserwować, o której godzinie są dane pociągi. I to jest dosyć ciekawe, bo normalnie w ciągu dnia, jak się tutaj patrzy, to widzimy wszystkie pociągi WKD-ki na danej trasie, gdzie aktualnie są. I to jest według mnie bardzo dobre podejście. Taki lokalizator wszystkich WKD-ek. Na stronie internetowej, bezpośrednio, bez żadnych aplikacji. No to jest bardzo dobre podejście. No i tak całkowicie ta nowa strona wygląda. Postaram się kolejne mniejsze z tym nagrać trochę wcześniej, to zobaczycie może to w akcji. Dobrze, kolejne informacje, to są pociągi dalej. Tym razem Warszawa Zachodnia. O tym mówiłem w ostatnim odcinku zachodniej, że będą perony otwierane w grudniu. I faktycznie w grudniu będzie otwarty na razie tylko jeden peron, peron szósty. Prawdopodobnie na niego będziemy wchodzić łatką, ale ręki sobie do to uciąć jeszcze nie dam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast największą nowiną to jest to, iż na peron 9, mam nadzieję, że on będzie się nazywać 9, będziemy wchodzić przejściem podziemnym, jeszcze niewykończonym, ale będziemy przechodzić dołem. Ponieważ tak będzie najwygodniej dojść do tego peronu z poziomu aktualnego placu budowy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja już byłem z tym przejściu podziemnym i powiem wam,
że to brzmi jak coś. Przejście przejściem podziemnym. Już tam widzę, ile osób będzie sobie robić zdjęcia. Jestem na Nowej Zachodniej. W przejściu podziemnym. Nie uwierzysz mi. Dobrze, dalsze informacje to jest WTP. Zostały rozdane nagrody na nową kartę miejską z okazji 20 lat warszawskiej karty miejskiej. No i tak, tu mamy panią, która faktycznie wygrała, ale najciekawsze są te karty miejskie. Powiem wam, że chyba dla mnie ta druga najbardziej mi się podoba, a mianowicie ta najbardziej mi się podoba z takim zielonym tutaj autobusem. Bardzo to ciekawe wygląda. No ale muszę przyznać, że wszystkie te grafiki są całkowicie oddychane. Pierwsza pozycja też mi się bardzo podoba. Z tutaj SKM-ką, Bambajem i to oczywiście chyba to jest, jeśli dobrze pamiętam, Swing, tutaj jakbym się przyjrzał, więc bardzo dobry tramwaj. Mamy nawet promek, który na przykład na Białękę cały czas nie ma co roku. No i inne bajery. No i tutaj jest dosyć ciekawe z różnymi logami. Mamy ZTM, mamy Syrenkę, mamy logo przystanku. Jest dosyć to ciekawe, bardzo mi się podobają wszystkie prace. Ja nie brałem udziału. No i ciekawostek mogę wam powiedzieć, że wszystkie te panie dostały taką kartę miejską, jaką zaprojektowały. Dostały taką kartę miejską na 30 dni chyba zakodowaną. A prac łącznie było aż 86, także naprawdę całkiem dużo. I wszystkie te trzy karty są aktualnie dostępne we wzorach, jeżeli sobie robicie swoją własną kartę miejską. Ale ja szczerze powiedziawszy polecam robić sobie własną, specjalizowaną. Ja mam taką swoją, mam tam właśnie awiznoża, ludzika Lego, którego macie w moim logo. No i zachód słońca na tle wszystkich wieżowców Warszawy. Kiedyś może wam pokażę. Dobrze, jest porozumienie związkowców i MZA w sprawie podwyżek, to jest dobra nowina. Nie będzie strajku. Strajk w ogóle był bardzo ciekawy, ponieważ wszystkie osoby, tam, znaczy wszystkie, część osób tutaj brała udział w tym strajku, czyli kierowcy autobusów, poszłyby po prostu oddać krew. A jeżeli się idzie oddać krew, to ma się od razu 2 dni z automatu wolne. No powiem wam, podejście perfecto. I ja nawet nie byłbym zły, gdyby oni to zrobili, bo pierwsze oddaliby bardzo dużo krwi i to jest bardzo dobry pomysł i świetny cel, a przy okazji by zastrajkowali. Wszystko legalnie, wszystko bardzo pięknie i w dobrej intencji. Także z jednej strony się cieszę, że będą wszystkie autobusy kursować, chociaż i tak tam ZTM zapowiedział, że nie będzie żadnych zmian w kursowaniu, po prostu inne firmy to będą wspomagać, ale trochę szkoda, bo dużo krwi by nowej się pojawiło w tym okresie. Dobrze, jeszcze informacja taka ZTM-owa. To jest takie trochę opa dla Warszawy, no ale no, już dostałem w ogóle tą informację w mailu, za co też bardzo dziękuję osobie, która wysłała. Można do mnie też wysyłać mailem. Mail mój do mnie jest w opisie filmu. Teraz się we wszystkich pojawia. No i tak, Piaseczno z elektrycznymi tablicami na przystankach w ramach sieci ZTM Warszawa, ale nie w Warszawie. Tak, w Piasecznie możemy zobaczyć, za ile dokładnie na takiej tablicy SIP, której mamy przy tramwajach warszawskich, przyjedzie autobus i odjedzie. Tylko pod Warszawą coś takiego jest. No dobrze, niech wam będzie. Mamy takie tablice też na przykład na metro Ratusz Arsenał. Ale to nie jest to samo, bo tam jest z tramwajami. A tu jest tylko i wyłącznie przygotowane to dla autobusów. No i pociągi też się pokazują na takiej drugiej, innej tablicy. Według mnie powinno być więcej takich tablic, głównie w miejscach, gdzie komunikacja autobusowa jest przepotężna. Metro, Politechnika. Jakieś e-papy, tak jakby tam też walnęli, byłoby nieźle. Chociaż e-papy to aktualnie tylko przy tramwajach się pojawia, więc raczej nie. Dobrze, przypominam, od 15 listopada, czyli już jest, w tym tygodniu się to pojawiło. No, choć i żoli Bożu, poszerzyła się strefa płatnego parkowania, także awe więcej pieniędzy w moim portfelu. I chyba nie muszę wam przypominać, że to jest na rzecz i dlatego, że mieszkańcy to chcieli. I ja faktycznie, uwaga, zanim tam już będzie fala komentarzy, to powiem ze swojej strony, że faktycznie może i to jest dobre podejście, bo w niektórych miejscach, głównie przy stacjach metra, jak Płocka, Młynów, no to ta strefa płatnego parkowania powinna być, bo ludzie się po prostu zjeżdżają z okolicy, zajmują miejsca parkingowe, no i mieszkańcy nie mają faktycznie gdzie parkować. A tak, no to trochę to będzie inaczej. Teraz wszyscy będą jechać na Księcia Jędrusza, co nie? To jest zupełnie inaczej. Idziemy dalej i możemy zobaczyć naszą ulubioną część. Mniejsza z tym. Co miesiąc. Nielegalne reklamy.
Dobrze, lecimy. ZDM nas wysłuchał, ja mam aż 4 zdjęcia, więc sobie pooceniamy. Najpierw kolejne nielegalne reklamy znikają z dróg. W październiku nasze służby skontrolowały 137 ulic i usunięto 53 nielegalne nośniki reklamowe, które znajdowały się w pasie drogowym bez zezwolenia ZDM-u. Ciekawostka jest to, że 53 usunęli, a nie jak ostatnio chyba było 70 ileś. Chyba ludzie już na zimę trochę wymiękają, no, no cóż. Możemy zaobserwować, iż tu była nielegalna tablica, no bardzo dobrze. I ponadto, też jak ZDM zaczął pracować, mogliście się tego nie spodziewać, ewidentnie ziemia, a konkretnie trawa, zrzuciała, no niestety. Jednak tablica dobiła, że była zielona trawa. Idąc dalej, możemy zaobserwować, iż kolejne nielegalne reklamy, jak tutaj taki napis i znak, że tutaj już jest taksi druga strefa, oraz ten jakiś tutaj mało widoczny ekran, zostało wszystko usunięte na rzecz tego, iż nie ma ani tego, ani tego. Oczywiście się żartuję, taksi jest. I kolejną informację możemy jeszcze zaobserwować, iż tutaj, to akurat bardzo szpeciło faktycznie, taki beton se wstawić w takim miejscu, no nie, no, no nie, no ZDM, no ratujcie. I przyjechali, wydatowali i mamy piasek w tym miejscu. Chyba nawet krawężnik trochę też wyrównali. I czy coś jeszcze mamy tutaj z tych miejsc? Mamy, zobaczcie, to jest dopiero nielegalne. Normalnie ktoś se wstawił drabinę w drzewo, mijając to, że jak ZDM pracował, to zrobił ładniejsze drzewo, bo jest teraz złote. No to ewidentnie można zaobserwować, iż ta drabina tutaj nie służyła niczemu. Dlatego ZDM stwierdził, że oni sami potrzebują drabiny. I tak też zrobili i ją sobie wzięli. Dobrze, to chyba tyle z tych zdjęć, tak, tyle z tych zdjęć. Dobrze, dziękujemy. Ja jeszcze napiszę do ZDM, żeby było jeszcze więcej zdjęć nielegalnych reklam, bo to jest jednak coś ciekawego. Można sobie poglądać zawsze. Bliżej świąt, czyli instalacje dekoracyjne zaczynają się pojawiać na ulicach Warszawy. Na przestrzeni tutaj teraz najbliższych dni będą już iluminacje powoli montowane, później włączane i tak dalej. To chwilę wszystko trwa. I na Placu Zamkowym trwa stawianie 27-metrowej choinki. Także jakbyście jeszcze nie czuli atmosferę świąt, to macie teraz chwilę komendy. Nie no, bez przesady. Dobrze, ZDM jeszcze ma dla nas jedną informację, a mianowicie skrzyżowanie konstruktorskie i postępu już okrągłe, czyli to tam zostało postawione, jest lepsze bezpieczeństwo, lepsze zjazdy, no i wygląda też trochę ciekawiej. Zostało to zamontowane, oczywiście jak to robi ZDM, zaokrągla nam świat i w ten sposób mamy tam rondo. Całkiem ładnie i dosyć nieźle to wygląda, bym powiedział nawet. Dobrze, no to aktualny weekend tutaj się już dla was kończy. Były lekkie problemy na Marszałkowskiej, już pomijając metro. To została ulica Marszałkowska zamknięta z dojazdami do Ronda Dymowskiego i faktycznie jechałem tramwajem tamtędy. Tramwaj jeździły normalnie tędy. No to dosyć mocno to odcięli. No cóż, no, no problemy mają ludzie, ale no przeżyją przecież. No. W weekend to tam jeździ, nikt na pewno. Dobrze, jeszcze parę informacji pozostałych, czyli to jest ciekawostka, której na przykład ja się w ogóle nie spodziewałem i może tam się pojawię, zakręcę. A mianowicie Skyfall Warsaw. Teraz zawieszone w chmurach. Dosyć ciekawy bajer. Dam wam link w opisie do tej strony, żebyście sobie mogli dokładnie zaobserwować. W dużym skrócie. Pojawił się tam na budynku specjalny punkt, z którego można obserwować całą panoramę Warszawy. Ale jakby było tego jeszcze mało, to ten punkt jest ruchomy i tak można mieć odczucie, jakby się spadało, a żeby było jeszcze lepiej, można zaobserwować i patrzeć w dół, pod siebie, bo się stoi na szybie, a pod sobą jest przepaść, parunastometrowa. Także jest... Czekajcie, parunastometrowa? Nie, no więcej. Parusetmetrowa, bo teraz aż 200 metrów. No to co? To jest ciekawe. Podobno na razie wejściówki są zamknięte, ale postaram się coś z tym zrobić. Zobaczycie w najbliższym, mniejsza z tym, jeśli nie zapomnę, aby o tym coś powiedzieć. Dobrze, kolejne informacje. To są sondaże, mniejsza z tym, było ich trochę, więc w dużym skrócie. Po pierwsze, sondaż w Warszawie. Powinno powstać elektroniczne tablice, takie jak te, które wam pokazywałem przed chwilą w Piasecznie. I czy powinny takie powstać? No... Na 340 głosów 86% was stwierdziło, iż tak, 11% iż nie i 3% stwierdziło, iż nie wie i tam był chyba z tego co pamiętam jakiś głos, że tak w głównych punktach komunikacyjnych. Ja się też z tym podpisuję i zgadzam. Natomiast drugie, czy co powinno być na Gocławiu? Mniejsza z tym nic nie mówiłem o tym na Gocławiu, bo to
nie jest aktualny ten temat, ale byłem bardzo waszej ciekawej opinii, jak tak po prostu z buta. Zapytam się, co sądzicie o tramwaju na Gocław i metra na Gocław, bo cały czas ta bitwa i dyskusja chyba trwa. Czyli na 604 głosy możemy zaobserwować, iż na Gocławiu większość z was, bo aż 39% z was stwierdziło, ku mojemu zdziwieniu, może nie do końca, iż chcielibyście, aby na Gocław jeździło zarówno M3, jak i tramwaj na Gocław. Ponadto to jest chyba największy cios dla metra na Gocław. 32% z was stwierdziło, iż wolałoby tylko tramwaj niż tylko metro. Jakby to jest mocne. To jest bardzo ciekawe. No i 24% z was stwierdziło, iż tylko metro byłoby najlepsze. No i 5% z was stwierdziło, iż nie wie. Kolejna informacja, jaką mam dla was, to brałem udział na swoim wyjeździe w Zakopanem, bo ja tam byłem na studiach oczywiście, nie tak, że pojechałem specjalnie nagrać film o stacji kolejowej w Zakopanem, to zrobiłem przy okazji. Robiłem tam film, zajmowałem się dźwiękiem i link do tego filmu macie w opisie, jakbyście chcieli zaobserwować, co ja tam nie wyczyniałem. No to jest ciekawe. Przy okazji dowiecie się, gdzie studiuję. No, niestety, już się wydało. I na koniec informacja, taka dosyć pozytywna, z mojej strony przynajmniej. A mianowicie, dzisiaj jeździłem, w sobotę jeździłem tramwajami warszawskimi i byłem na basenie, bo muszę gdzieś chodzić na basen ze studiów, jakiś WF uprawiać. No i wróciłem po tym basenie, już czekam na swój autobus na pętli i wiecie jak to jest. No, zazwyczaj o basenie ja akurat zapominam, gdzieś go zostawiam. I tak też było teraz. Zostawiłem go w tramwaju. No i później pomyślałem sobie, ale chwila, czegoś tu brakuje. I nawet przypomniałem sobie, gdzie go zostawiłem. Poszedłem do tego tramwaju, bo on jeszcze czekał na pętli. Tam czekałem też na autobus. Poszedłem, patrzę, no nie ma. Już go tam nie ma. Po czym otwierałem się drzwi, to był jazz krótki, pamiętajcie. I wychodzi do mnie motorniczy. I się pyta, czy to nie jest pana? I dostałem swój zestaw. Także bardzo dziękuję. Nie wiem, na pewno czy nie ogląda, ale faktycznie motorniczowie z tramwaj warszawskich są mili i można na nich polegać. A później, gdybym pewnie się nie pojawił tam, mógłbym to znaleźć w rzeczach znalezionych ZTM-u, czy tam tramwaju warszawskich. Także taką miłą informację i historię na sam koniec mniejsza. Z tym wam zostawiłem. No i co dużo nie mówić. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie, subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Kolejny film jutro pewnie będzie dla was jakiś shot z sykutem, dosyć ciekawy. No i poszczególne filmy. W tym tygodniu będzie głównie tramwajowy tydzień i tramwajowo-przystankowy. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!